Witam serdecznie, pozdrawiam Paweł Raczkowski, nasza wyspa. Dzisiaj jesteśmy u Marty w domu i będziemy gotować w dniu dzisiejszym... Co będziemy gotować, pamiętasz? Cukinię zapiekaną w sosie pomidorowym z mozzarellą. Nawet z mamą! Marcelku. Z mozzarellą, tak. Z mozzarellą. Tak, dokładnie. Mamy tutaj też takiego małego gościa, który przerywa co chwilę. Marcelek, jak masz na imię? Marcelek. Dokładnie. To się nie liczy. Odpowiedź została sugerowana. Dokładnie, więc zobaczcie jak zrobimy tą cukinię. Ja jestem bardzo ciekawa, ponieważ... Ponieważ do tej pory miałam mało do czynienia z cukinią. Z cukinią? A się okazuje, że może być całkiem smaczna. Także. Smaczna. Po minach poznacie, czy dobra, czy nie. Czy dobra, czy nie. No i wypadło na mnie. Paweł miał tutaj demonstrować, jak się przygotowuje cukinię do pierwszy jej etap, no ale ponieważ moje dziecko było strasznie zainteresowane, więc on ogarnia dziecko, a ja ogarniam cukinię. Pierwszy etap tej potrawy to jest podsmażenie pokrojonej w takie dosyć grube, no prosto mu to nie wyszło, ale okej. Takie dosyć grube plastry, ona jest zasolona, żeby puściła sok. Pamiętajmy, żeby potem już dalej soli nie dodawać, bo będzie zesłona. Tu już mi się rozgrzewa na patelni olej, żeby był rozgrzany. Tu mam mąkę, bułkę tartą, jajka wymieszane z pieprzem i ze szczypiorkiem. Wpierw będę maczała cukinię, to jest bardzo proste, w mące z obu stron. Następnie to sobie wymiemy, żeby nam nie przeszkadzało, w jajku i na końcu w bułce. O tak, dosyć dokładnie, ale szybko i kładziemy na patelnię. I taką samą czynność powtarzamy z tymi wszystkimi plastrami, żeby one nam się trochę podsmażyły, bo to jest potrzebne do kolejnego etapu naszej potrawy z cukinią. Chyba dobrze, mimo że gadam, to chyba mi się udało zachować tę kolejność, którą Paweł mi kazał. Także podsmażamy i wracamy już z podsmażonymi naszymi cukiniami do przygotowania kolejnego etapu. Już. Kolejnym elementem będzie zrobienie sosu do naszej zapiekanki, a konkretnie trzeba pokroić bardzo drobno cebulę. Do tego podsmażymy tą cebulę, żeby była taka złocista. Dodamy troszeczkę bazylii i do tego posiekane pomidory. Razem, no, myślę, że nie wiem, no, parę minut będzie trzeba pogotować. Ile będzie trzeba przysmażyć? 5 minut, myślisz? 5 minut, no. Około 5 minut. Więc... Róbmy to. Zapomniałem jeszcze co dodać pewnej rzeczy. Oczywiście musicie dodać trochę pieprzu i soli do smaku. No, powiedz jeszcze raz. Sekret udanego dania polega na, co może wszystkich bardzo zdziwić, równomiernym rozłożeniu cebulki na patelni. Im większa patelnia, tym stopień trudności jest wyższy, dlatego ja smażę na małej. Trudniej jest wylizać większą patelnię. Tak, dlatego ja smażę na małej, a Paweł, gdzie potrzebowałby mniejszej, smażę na największej, jaką mam. Tak, bo jestem wyjątkowy. Yes. Co przeczy powiedzeniom, kobiety są wredne. Co mówi im większa patelnia, tym większy potencjał. Tym większe poczucie męskości. Tak. Bo kiedyś niektórzy faceci mają samochody. A niektórzy większe. Mają po prostu duże patelnie. A niektórzy mają tylko duże patelnie. Czasy dokładnie. Się zmieniają i. I patelnie są. Nie,
czekam. Mamy już zrobiony sosik, coś w tym rodzaju, jak widzimy. Wygląda apetycznie. Bardzo apetycznie. Mhm. Więc ten sosik, tak jak wcześniej mówiłem, no trzeba tam pomidorki dodać, trochę bazylii, jakichś tam innych rzeczy. I będziemy teraz kładli na... Chciałam tylko powiedzieć, że znowu Paweł wyłączył kuchenkę indukcyjną, więc muszę iść do niego z odsieczą. Tak, co się stało z tym? No dobra. Więc jak już mamy gotowy ten sos, już wystarczy, jest ok, jest taki jakościowo bardzo dobry, no jest ok, no. Będziemy teraz zalewać. Jako, sos jest dobry jakościowo. Jakościowo jest dobry, no. Już było. Chcesz spróbować? Nie. Dobra, no. No i teraz kładziemy plasterki mozzarelli, już wcześniej poprzekładaliśmy. Warstwami na usmażone. Na usmażone cukinie. Cukinie. To jest coś wyleciało. Auć. Okej, zostawimy to. Bum. Bum. Układamy wszystko pięknie, ładnie. Piekarnik nam się właśnie w tej chwili rozgrzewa do temperatury 180 stopni, ponieważ ja mam termoobieg, więc ustawiam zawsze 10-15 stopni mniej. Tak. Jak masz starą kuchenkę, starszą niż inne, to ustaw na 180. O, widzisz, popatrz, a co, z czym ty się to kojarzy? Z książką, otwartą księgą cukinii. A teraz? A kto to będzie oglądał? Teraz? Czym? To zależy, kto to będzie oglądał. Wszyscy. A teraz mi się kojarzy ze słoniem. No, ze słoniem, no to słoń dokładnie. No i dodajemy na koniec. Czekaj, ciężkie wiesz, Marcia. No wiem, że ciężkie. Kurczę, no. Nie da rady na jedną łapę. Nie. Okej. Weź to tak, o, a potem sobie to rozbebłam. Rozłóż, chciałam powiedzieć. No. To robimy właśnie sosik. Sosik lubi, pływa zawsze rybka, ale rybki już nie ma, bo Marta zabrała budkę.